Cześć, witam. Dzisiaj piękne słoneczko i mam często takie zapytania, jak to ładować z fotowoltaiki? No na dzień dzisiejszy trzeba wydać kwotę kilku tysięcy złotych, żeby w ten sposób można się ładować jak ja w tym momencie się ładuję, bo trzeba do tego dużo sprzętu. Natomiast dzisiaj, dzięki firmie Platinet przyszło do mnie fenomenalne urządzenie i zaraz Wam pokażę jak można mieć urządzenie mega uniwersalne a również robić autokonsumpcję z fotowoltaiki jako, że to urządzenie od firmy Platiny to dobra cena na pewno będzie wszystkie linki zostawię w opisie i oczywiście będzie też tam kod rabatowy dla widzów i zaraz Wam pokażę samo urządzenie, natomiast na początek popatrzcie co my tutaj mamy? Już sobie tu przygotowałem moje testowe stanowisko, będę dwa samochody ładował ze wszelkich możliwych gniazd. Popatrzcie, mamy tutaj gniazdo 16A 3 -fazowe. mamy tutaj obok gniazdo 32A 3 -fazowe. mamy tu zwykłe gniazdo 230V, a dodatkowo na kempingu jeszcze mamy 32A taką niebieską wtyczkę. Ja to urządzenie testuję już od kilku miesięcy, ale teraz chciałem Wam nagrać jak to wygląda. Wszędzie sobie z tym urządzeniem damy radę, do tego rewelacja. Bo samo urządzenie plus te końcówki od wtyczki do wtyczki mamy prawie 7 metrów, 6,7 metra zmierzyłem. Także nie będzie problemu. Zazwyczaj samochody są około 5-metrowe. Jak mamy 7 prawie metrów kabla, wszędzie sobie damy radę. Nie trzeba będzie samochodem się jakoś szczególnie ustawiać, żeby się podładować. Mamy też fajny, dedykowany uchwyt na ścianę. I to uchwyt, do którego w komplecie jest kłódeczka. Także można to nawet gdzieś na zewnątrz zamontować, zakutkować. I nam ktoś tego w prosty sposób nie zdejmie. Tutaj mamy taką śrubę na stałe, a w drugą dziurkę wkładamy dokładnie kłódkę, którą dostajemy w komplecie. Bardzo fajne, solidne wykonanie. Tu mamy takie złączki, coś jak przy kluczach pneumatycznych. No rewelacja, fajnie to zrobione. Metalowe końcówki tutaj dobrze zrobione. A do tego każda z wtyczek ma czujnik temperatury. Tak jakby coś się złego działo, no to urządzenie nie spowoduje przegrzania, bo się po prostu wyłączy. W komplecie otrzymujemy również taką solidną torbę. Na jakiś wyjazd, żeby te wszystkie kable sobie popakować. Urządzenie może obsługiwać do 32A, co daje nam 22kW mocy. Końcówka typ 2 działa jednofazowo, trzyfazowo, od 6 do 32A, czyli od 1,4 do 22kW. Przewody to 56 x mm 2 No i tutaj mamy stopień ochrony IP67. Taka moja uwaga, IP67, czyli jakiś drobny deszczyk nie będzie problemem, ale nie możemy tego urządzenia utopić. Podłączenie urządzenia banalnie proste. Mamy tutaj taki kwadracik na jednym i na drugim. Wpinamy sobie, tak żeby nam to trafiło. I teraz trzeba tylko ścisnąć. Jak zakliknie, jest gotowe. Jak chcemy odłączyć, musimy tutaj tą zapadkę do góry. I teraz wyciągamy. Także naprawdę fajnie to zrobione. I teraz, co my tu mamy? Możemy sobie zmienić prąd. Naciskamy sobie Select. I mamy tak 6, 8, 10, 14 i. 16A. No i dlaczego nie ma więcej? A dlatego, że wpiłem się w gniazdko 16A, więc urządzenie wie, no, że nie wolno więcej pociągnąć. Bardzo fajnie to zrobione, więc szybciutko przełączę się w gniazdko 32A i już będziemy robić testy na 32A gniazdku. No i zobaczymy teraz, jak to działa: mamy 6A, mamy 8A, mamy 10A, 14, 16, 20. 25 i 32. Ustawimy sobie na razie na testy najwięcej czyli 32 ampery, chociaż moje auta maksymalnie 16 są w stanie przyjąć przy trzech fazach, ale teraz jeszcze jest druga funkcjonalność. Możemy sobie tutaj przytrzymać dłużej ten przycisk select i wtedy będziemy mieli kolejne ustawienia. Wtedy będzie nam tutaj skakała ta druga dioda. Mamy tryb standardowy, mamy tryb UK, tryb Norway i earth off. Earth off, wtedy urządzenie nie robi kontroli uziemienia. I za chwilę dojdę do tego, w jakich sytuacjach przy konkretnym tym egzemplarzu może to być pomocne. Ale co najważniejsze, urządzenie jest mega dobrze wykonane. Tutaj jest taka gruba guma z jednej strony, z drugiej strony. Tutaj mamy obudowę metalową, także jak gdzieś to spadnie. No nic się złego z tym nie stanie. Także jestem pod wrażeniem, jak to jest fajnie wykonane. I co nam kija pokazuje? No Kija nam pokazuje, że ma moc ładowania 11,1 kW i za dwie godzinki będziemy naładowani do 80% no to przetestujmy teraz na Tesli jak to wygląda w Tesli? Tesla tutaj delikatnie podnosi ze swojej strony prądy już mamy 16 Amperów słońce świeci, więc napięcia duże 245 V, czasem nawet 250 już mamy 11 kW mocy ładowania, bo po prostu to auto tyle potrafi jest przyjąć urządzenie puści nawet 22 kW no i już nam pokazuje, że z 63% 80% będziemy mieli za godzinę 20. Na koniec testy ładowania ze zwykłego gniazdka. Już jestem tutaj podpięty. Ja mam tutaj trzy gniazdka i popatrzę sobie, gdzie jest największe napięcie. 251 V jest na drugim. Na drugiej. Bazie, no to tu się podepnie. Urządzenie automatycznie zorientowało się, że podpięłem się do złego gniazdka, i samo z 32 amperów zeszło od razu na 16. Także mądre urządzenie, bo wie, jaką końcówkę ma podpiętą i wie, jakie prądy maksymalne może puścić. Super opcja. I wpinamy do kijanki i idziemy zobaczyć, jakie moce ładowania uzyskamy. No i w kijance mamy jakieś 3,6-3,7 kW mocy ładowania. I 6 godzin 30 minut do naładowania do 80%. Ja wiem, że moja fotowoltaika dzisiaj będzie produkować ponad 3-6 kW przez najbliższe 6 godzin, więc cały ten prąd pójdzie po prostu ze słońca. Tak można ładować się jednofazowo, natomiast trzyfazowo, no to po prostu trzeba by, byłoby, trzeba by było troszkę zjechać z prądem. Także pierwszy sposób naładowanie się z fotowoltaiki, no musimy podpiąć z rana, gdy moc, w naszej instalacji przekroczy 6 kW i będziemy podpięci aż do momentu, kiedy ta moc spadnie poniżej 3, 6 kW. I w ten sposób wiemy, że cały prąd będzie pochodził ze słońca. I teraz Tesla. Tesla ma 63%, już rozpędziło się. Tesla zaokrągla, więc pokazuje nam 4 kW. Pokazuje nam 16 amperów. No i napięcie na tej fazie zdecydowanie spadło, bo tutaj według Tesla 236 V czas ładowania około 4 godzin do 80%. Więc też jestem pewny, że cała energia pochodziłaby ze słońca. Ładujemy ze zwykłego gniazdka z maksymalnym natężeniem 16 A. No i popatrzcie, jak to wygląda. Z 250 mamy 240 V na tej fazie, ale może chcielibyśmy obniżyć napięcia na wszystkich fazach po troszkę. No to przepniemy zaraz się do trzyfazowego gniazda siłowego. No i co my tu mamy? 247, 249, 244 V. To oczywiście tam fluktuuje, zmienia się troszkę, no ale podepniemy auto i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aktualnie sobie sprawdziłem, że 6 kW moja fotowoltaika produkuje, natomiast przez najbliższe kilka godzin nie zejdzie poniżej 4kW no to ustawimy sobie 4kW czyli 6A i zobaczymy jak to będzie wyglądać po podpięciu urządzenia klikamy sobie tutaj ustawiamy 6A no i zobaczymy, no i tak to wygląda w kijance teraz czas ładowania do 80% to jest 3 ładowanie 3 razy 6A będzie Troszkę ponad 6 godzin, i to jest czas, kiedy ta instalacja będzie te 4 kW produkowała, więc będzie mieli autokonsumpcję. Wystarczy raz zapamiętać, że podpinamy się, jak mamy około połowy, ładujemy się do 80% i ustawić raz urządzenie na 6 amperów, i już będziemy mieli przez 8 miesięcy w roku autokonsumpcję pod warunkiem, że świeci słońce. Proste, tanie rozwiązanie. Napięcia w sieci, no jak zawsze się wahają, natomiast są zawsze przy takim ładowaniu o te kilka voltów niższe średnio. Teraz Podpięliśmy Teslę. Tesla właśnie rozpędza się z ładowaniem. Napięcia w tym momencie sięgają 250V. Nieznacznie się obniżyły. No ale już 253 V, czyli 253 V, czyli groźba wyłączenia fotowoltaiki, oddaliła się. Ja tutaj zrobię taką tabelkę i rozpiszę, jakie moce mamy przy ładowaniu jednofazowym, jakie moce przy trzyfazowym, przy tych amperażach, które tutaj mamy na urządzeniu. I na koniec taka uwaga, tutaj również mamy. Jak w każdej innej wtyczce czujnik temperatury. Natomiast to urządzenie w tej wersji, bo to jest taka pierwsza partia tych urządzeń, sprawdza sobie, po której stronie ma fazę. Więc jak wepniemy tutaj, to będzie działać, a jak wepniemy tutaj, to nie będzie działać. Więc ma znaczenie, jak gniazko jest podpięte. No i tym sposobem urządzenie nie, działa, nie działałoby w połowie gniazdek, jakie mamy w domach. Natomiast na to jest rozwiązanie i już właśnie Wam pokażę, jak sobie poradzić z tym, gdyby urządzenie nam przerywało po kilku sekundach ładowanie. Dodam tylko że na rynku jest trochę urządzeń, które też sprawdzają po której stronie jest faza, natomiast nie mają na ten problem żadnego rozwiązania, więc nie będziemy w stanie korzystać z tych urządzeń w połowie gniazdek w Polsce. Natomiast tutaj urządzenie od Platinet nie ma z tym żadnego problemu. Już wam pokażę jak sobie poradzić i teraz tak. Włączyłem urządzenie do złego gniazdka i wszystko działa. A działa, bo mamy wyłączoną funkcję earth off. Czyli tutaj musimy sobie na to przełączyć, i teraz będzie działać z każdym dowolnym gniazdkiem w całej Europie. Po prostu urządzenie nie sprawdza co, gdzie, jak, tylko ma ładować, i fajnie, że taka funkcja tutaj jest. No bo czasem naładować, a nie naładować, to jest być albo nie być, wzywać lawetę lub nie. Więc każde urządzenie powinno mieć taką funkcję awaryjną, wyłączenie kontroli uziemienia. I już mamy cztery końcóweczki w pokrowcu. Także urządzonko od Platinetu już jest schowane. Pod spodem końcówki, na górze zwinięty kabel i urządzenie. Jeszcze tylko zapiąć i już rzucamy do bagażnika i zabieramy na jakąś przygodę, na wycieczkę. Także ja już swoje urządzenie spakowałem. Reasumując, bardzo fajny sprzęt, ja go naprawdę rekomenduję. Trzeba go wziąć pod uwagę przy zakupie jaki sprzętu do ładowania samochodu, bo mamy tutaj fajną jakość, fajne funkcje, dużą moc, bo 22 kW mamy tutaj. IP67, czyli jakiś drobny deszczyk nie będzie problemem. Do tego mamy cztery końcówki, bardzo duża uniwersalność. Można regulując moc, dostosować się tak, żeby ładować się z fotowoltaiki tanim sposobem. A myślę, że tutaj Platinet zrobi dobrą cenę. Coś słyszałem o okolicach 2000 zł. Linki jak zawsze będą w opisie. Będzie też tam kod rabatowy dla widzów. Także fajny, fajny sprzęt. Z czystym sumieniem mogę go Wam polecić. A na koniec jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!